Cześć wielorybie. 2 to the 1, 1 to the 3. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w czymś, czego dość długo na moim kanale nie było. Nie wiem nawet, czy w ogóle było, bo pamiętam, że robiłam coś takiego w formie takiej dość głupkowatej parodii, ale chciałabym wam przedstawić moją codzienną rutynę na Star Stable, która co prawda nie jest codzienna, bo do gry nie wchodzę codziennie, tylko co środy, soboty i niedzielę, ale to są te dni, kiedy zazwyczaj robię te rzeczy, a kiedyś jak wchodzi naprawdę codziennie, bo na przykład miałam dużo pracy, to między zadaniami właśnie moja rutyna tak wygląda. Teraz wam pokażę rutynę dla osoby, która jeszcze tych zadań co prawda nie ma, no w sumie ma, bo mogłabym je robić, ale mi się nie chce. Później wam w sumie wyjaśnię, co mi tak naprawdę zostało i jak to tam moje konto wygląda. Jak widzicie, jestem na swoim nowym pięknym halflingerze, którego bardzo, bardzo lubię i bardzo dziękuję wszystkim, którzy to oglądają, wspierającym. Dziękuję za wszystkie reklamy. Słuchajcie, oglądajcie bez adbloka, bo nie mam co jeść. To jest szantaż emocjonalny. Dziękuję za wszelkie wspieranie z waszej strony i życzę wam miłego oglądania. Także jeżeli chodzi o moją rutynę, to zaczynam ją oczywiście od kupienia stajennej. Kiedyś miałam tylko 2 konie. I to tak jak zaczęłam grać od 2014 roku, to do 2016, słuchajcie, miałam 2 konie. To był mój startowiec i mój Ice Child, który był starym starym Islandem. Nie, to nie był Island. Ice Child był cobem irlandzkim. Tak, ta nazwa ciągle mi się myli. No, ale teraz mam tych koni o wiele, wiele więcej. W ogóle piszcie, czy chcecie aktualizację stajni. Chociaż nie wiem, czy się dużo zmieniło od ostatniego czasu. Chyba doszły max 3 konie. To nie jest jakoś dużo. No i smyrnę sobie co jakiś czas tego konika, bo uważam, że są mega, mega urocze. I te animacje też są fajne, a podobno coraz więcej jest w przygotowaniu. Po kupieniu stajennej, słuchajcie, sprawdzam, co mi się uzbierało na ostatnich streamach, na ostatnich odcinkach, czy mam jakieś rzeczy nowe z na przykład jakichś zadań, jakieś kamizelki. Ostatnio strasznie dużo dostajemy ubrań, bardzo, bardzo dużo. I ja na przykład narzekam na zbieranie, ale jak widzicie tutaj na zadania, jedyne co mi praktycznie zostało to chciałam powiedzieć choreografia, szukanie skałek, czy to w Eponie, czy bodajże został mi ten niesamowity, albo ten super spektakularny, ten czerwony szkielet dinozaura do zebrania, no i archeologia po prostu w Eponie. To są rzeczy, które jeszcze muszę zrobić, no i cały czas zbieram śmieci do naszej Bonnie, żeby po prostu je mieć. Je trzymam cały czas w wyposażeniu, trzymam takie rzeczy jak kopystka, jakiś tam kilów, bo nie wiadomo kiedy się przyda, tą różdżkę Aiden też trzymam i jakieś tam rzeczy do zbierania, bo jak wiecie, ja niedawno temu zrobiłam sobie cały set dla postaci właśnie z tego tam jedzonka, który jest fioletowy, jeszcze chciałam zrobić wersję dla konia. No i tutaj widzicie fragment, czasami to robię, czasami nie. Ale kiedy mam okazję i kiedy jestem w trakcie wyścigów, to jestem osobą, która lubi zbierać te śmieci, bo trzeba ich naprawdę dużo zebrać, żeby wbić następny poziom, więc ja wam powiem, trochę jest nad tym roboty, ale jak od teraz mam stajnię w Forcie Pinta, jak widać, to po prostu się tym zajmuję i sobie to normalnie na świecie przeglądam. Tutaj jest, słuchajcie, moment, kiedy trenuję. I jeżeli chodzi o moje trenowanie, to jest ono dość niepraktyczne, jednocześnie praktyczne, bo ja nie trenuję swojego konia wszędzie. Jak widzicie, mam troszeczkę przebłysków, bo niestety podczas nagrywania tego klipu dużo się działo i dużo mi przeszkadzało, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno przeszkadzało, bo on i tak jest przyspieszony. I ja wam pokazuję tutaj tylko i wyłącznie jeden wyścig, ale to jest jeden z tych wyścigów, które robię, które cały czas wykonuję i później bodajże na końcu możecie zobaczyć, że moja jakby, jak wam to wyjaśnić, moja praca wyścigowa wygląda tak, że po prostu jadę sobie najpierw do Fortu Pinta, później do Morland, później na farmę Steve'a, później bodajże na Tor Baronowej i z Toru Baronowej jadę do winnicy i tam robię ostatnie wyścigi. Jeżeli mi się chce, to czasem zejdę na dół do tej całej miejscówki ćwiczebnej, to się jakoś nazywa, o, do hali treningowej, ale zazwyczaj mi się nie chce, chyba że no na live'ie, to wtedy wiadomo, że mnie znajdzie i pójdę i mnie skusi, to wtedy mam ochotę i rzeczywiście tam jestem, potrenuję, ale jakoś nigdy mi się nie śpieszy, dlatego moje konie bardzo wolno wbijają swoje poziomy.
No ale staram się przynajmniej robić tyle tych wyścigów. Kiedy skończę już wszystkie wyścigi, no i tak jak wam mówiłam, w sumie ja już zadań nie mam, to wybieram się do Morland, bo jak wiecie, ja nie robię cały czas przeglądów nowych rzeczy, które się znajdują na przykład w miejscówce dla starajderów, tylko ja to robię tak sobie co jakiś czas, bo tym bardziej w ogóle jak kupię nowego konia, bo patrzę, w ogóle lekka kraksa można by rzec, przeglądam sobie, słuchajcie, czy nie ma tam czegoś, co chciałabym kupić na przykład dla jakiejś najnowszej rasy, którą dorwałam, ale słuchajcie, kiedy był jeden set, który mi się spodobał, to zobaczycie na chyba następnym klipie, to niestety ten set mimo wszystko nie był taki idealny, jak mi się wydawało, bo jak widzicie, albo jak dopiero zobaczycie, była tam tylko jedna statystyka i było to posłuszeństwa plus jedna, więc totalnie do wywalenia. Nie wiem w ogóle, czemu te najładniejsze sety zazwyczaj mają takie statystyki, gdzie teraz praktycznie większość rzeczy, które oni wydają, to mają ładne statystyki i warto po prostu na nich jeździć. Bardziej nosimy je dla wyglądu, a nie dlatego, żeby były funkcjonalne, bo ja pamiętam jeszcze te czasy, gdzie trzeba było mieć odpowiednią reputację, żeby kupić jedyne spodnie, które miały jazdę plus 5 i to były moje jedyne spodnie, które kupiłam i które nosiłam. No i podoba mi się ten set Admirała, ale jakby nim dłużej na niego patrzyłam, tym bardziej miałam wrażenie, że ktoś był nieźle pijany, dodając te statystyki i po prostu to po prostu rzeczy, które doszły, czy mi się podobały, czy nie, coś tam sobie poprzymierzałam, posprawdzałam, ogarnęłam, oglądałam. Nic takiego, co by mnie mocno zainteresowało, ale po dłuższym czasie ja tak mam, przyjeżdżam, sprawdzam, bo ja lubię gotowe zestawy, nie jestem osobą, która dobiera je sama. Bardzo podziwiam wszystkie wasze lookbooki, możecie wszystko na Discorda wrzucać pod hashtagiem StarStable, ale no nie, nic nie znalazłam, a ponieważ nic nie znalazłam, to oznacza, że trzeba iść, słuchajcie, na zakupy i tutaj zrobiłam straszną gafę, bo mogłam tak naprawdę wrócić się swoją, że tak powiem, taksówką, ale tego nie zrobiłam, tylko pojechałam, że tak powiem, jakby ręcznie. W ogóle sorry za mój głos i za wszystko, ja troszeczkę płakałam przed chwilą, ale to ze szczęścia, więc się nie stresujcie, że brzmi jakoś dziwnie i mam nadzieję, że nie słychać jakichś głupich dźwięków, ale tak jak mówię, to co wszyscy uwielbiamy, zakupy. Wiem, że jest sklep globalny, wiem, że jest fajny, jeżeli czegoś potrzebuję na Inoros, to jadę do tego sklepu i to po prostu biorę, ale teraz chciałam wam pokazać, jako w tej rutynie, jak widzicie, niestety w centrum są teraz pustki, a bardzo szkoda, nic się tu nie dzieje, a to jest totalne marnowanie przestrzeni, bo to miejsce jest cudowne, uwielbiam tu przychodzić, chciałabym, żeby tu było więcej interakcji. No i jak widzicie, wybieram się do tego sklepu, nie miałam jakiejś dużej ilości starcoinsów czy shillingów, bo dopiero co kupiłam konia, ale szukałam setu i w ogóle pierwszy, który był na wierzchu, tak mi wpadł do głowy, że stwierdziłam, że muszę go mieć. Niestety gafą, którą popełniłam kupując go, było to, że myślałam, że coś, co było siodłem, tak naprawdę było drugim czaprakiem z tego samego setu i kupiłam dwa czapraki bez siodła, więc po siodło będę musiała się kupić, jak będę miała odpowiednią ilość starcoinsów. Tutaj możecie widzieć moją, że tak powiem, kolokwialnie what the fuck na twarzy, dlaczego tu mi się zmienia czaprak i co się dzieje. I zaczęłam tego przeszukiwać, w ogóle się zastanawiać, co się stało. No niestety, jak widać, człowiek nie ogarnia wszystkiego. No i kupiłam dwa razy czaprak, no jestem lamusiarą, lambadziarą, nie ogarniam totalnie życia, jak widać. Trochę to stresujące, ale nie przejmujmy się tym. Kupiłam to, co kupiłam, według mnie Angel bardzo, bardzo ładnie wygląda, jak wiecie, to jest ona, bo tak sobie wybrałam przekupnie i bardzo mi się ona podoba, jestem z niej mega, mega zadowolona i w ogóle mam miłość. Także to już jest koniec mojej rutyny. Zazwyczaj po tym czasie zakupów albo dokańczam swój trening gdzie indziej, albo sobie gdzieś indziej idę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w ogóle w temacie błędów SSO, bo słyszałam, że coraz mniej osób może na niego wchodzić. Chętnie poczytam i może coś się uda zrobić. Pamiętajcie o tym, aby pisać do supportu i dziękuję wam za oglądanie. Pa, pa!